Godzina roboty. Michał Chmielewski. Chłopak stał przy kapliczce cmentarza. Roztrzęsionymi rękoma próbował wsadzić papierosa do ust. Spokojnie, młody. Szybko zleci, nie bój nic. Pójdziemy, pomachamy łopatami i tyle. Godzinka roboty. Przytaknął, wcale tak nie myśląc. Zdenerwowanie pracą, jaką miał wykonać, zagłuszyło wszelki głos rozsądku. To nic takiego, powtarzał sobie w myślach. Ludzie rodzą się i umierają. Przy każdej tej czynności musi być ktoś, kto wszystkiego dopilnuje. Lekarze i piguły przyjmują dzieci na świat. A my, grabarze, odsyłamy je z powrotem. Nie dzieje się nic strasznego ani przykrego. Przynajmniej dla niego. Bo żałobnicy zgromadzeni przy rozkopanym grobie, przy którym stała jesionowa trumna, zapewne mieli na ten temat inne zdanie. Próbował odpalić papierosa, ale palce drgały mu tak mocno, że nie zdołał włączyć zapalniczki. Masz. Powiedział mężczyzna, podsuwając mu pod nos swoją odpaloną. Wyglądał na rozbawionego. My to nic, młody. Wyobraź sobie tych, co musieli go kroić, albo zdjąć łachę i ubrać w garnitur. Co nie? Na samą myśl o tym zrobiło mu się jeszcze zimniej. Była późna jesień. Ogołocone drzewa bujały się we wszystkie strony, zgodnie z wiatrem. Znam łebka, co robi w kostnicy. Ciągnął stary. Młody przymknął oczy, starając się zachować równowagę. Zanim zabierają się do roboty, walą po 3 kielichy na rozgrzewkę i wiesz, żeby, jak to się mówi, uciszyć demony. Z pracy wychodzą nawaleni jak bombowcy. Młody pracę grabarza otrzymał, jak to zwykle bywa, po znajomości. Stary, z którym teraz tutaj czekali na koniec nabożeństwa, jak tylko go zobaczył, uśmiechnął się. Stary pryk już jestem, powiedział na dzień dobry. Więc dobrze, że jesteś młody. Wiedział, co to znaczy. Większość pracy będzie musiał wykonać sam. Słyszał fragmenty uroczystości. Ksiądz mówił tym swoim nadętym i jednocześnie obojętnym głosem. Po mszy zebrani zaczęli wolno wychodzić z cmentarza. Wdowa po zmarłym stała jeszcze w otoczeniu najbliższej rodziny, popłakując. Gdy i oni odeszli, stary klepnął młodego w plecy. Dawaj, młody, szpadle w ruch. We dwóch spuścili trumnę do grobu. Było o wiele cięższa, niż się spodziewał. Gdy trumna spoczęła na dnie, stary wyprostował się. Towarzyszyło temu chrupnięcie starych kości pleców. O, matko! Jęknął i usiadł na kopcu ziemi, którą mieli zakopać grób. Ale mi coś strzeliło. O Jezu! Młody starał się nie patrzeć w dół, ale ciekawość brała górę. Tam na dole, w drewnianej trumnie, leżał martwy człowiek. Ciekawe, jak wyglądał. Młody, zaczekaj, zadzwonię do kierownika. Stary dźwignął się na nogi z grymasem bólu na twarzy. Nie dam rady tego zakopać. Młody spojrzał na niego. No nie patrz się tak, zaraz wracam. Stary zaczął odchodzić wolnym krokiem. Zdążył jeszcze wskazać palcem świeżo wykonany grób. Ty to stój, pilnuj, żeby nam nigdzie nie uciekł. Rozbawiony swoim wysokolotnym dowcipem, ruszył w stronę parkingu za cmentarzem. Mijały minuty, a stary wciąż nie przychodził. Młody zerkał na trumnę coraz odważniej, uspokajając oddech. Nie jest źle. Nie jest źle. Wbił łopatę w kopiec ziemi. Usiadł i czekał cierpliwie na współpracownika. Nie będzie źle. Nie będzie źle. Powtarzał w myślach, kiedy usłyszał pukanie. Tak. Dokładnie tak. Dochodziło z wnętrza trumny. Podwójne miarowe. Przerwa kilka sekund i znów. Jak bicie serca. Stał, patrząc w dół grobu z wybałuszonymi oczami. Jego myśli zaczęły szaleć, latać dookoła pomysłów, co tu zrobić. W pierwszym odruchu chciał wskoczyć, otworzyć wieko. Ale co wtedy? To była druga myśl. Trzeciej myśli nie było. Zagłuszyło ją kolejne pukanie. Spokojne, niemal delikatne. To, jak można się domyślić, nie pasowało chłopakowi ani trochę. Gdyby ktoś tam odżył, obudził się, to raczej wątpliwe, że zachowywałby chociaż promil spokoju. Waliłby jak obłąkany. Z drugiej strony, no kurwa, przecież tam musi być ktoś żywy. Półżywy, oddychający, świadomy. Chciał krzyknąć, ale nic z tego. Głos utkwił ściśnięty w gardle. Nie miał jak wydostać się na powierzchnię. Z każdym kolejnym puknięciem. A swoją drogą, ile już tego było? 10? 20?
coraz bardziej przychylał się do opcji otworzenia wieka. Na Boga, przecież tam musi ktoś być żywy. Można go odratować. Ten ktoś może jeszcze spędzić z rodziną kilka lat. Pukanie ucichło. Co jest, młody? Głos starego nie przyprawił go o zawał serca, ale naprawdę niewiele brakowało. Czemu nie pracujesz? No, chciał powiedzieć, co się stało. Ktoś tam jest. To znaczy, ktoś tam jeszcze żyje. Na Boga, trzeba mu pomóc. Ktoś tam jeszcze żyje. Dawaj, rusz się. Chcę skończyć przed południem. Młody czekał na kolejną serię pukania, która nie rozbrzmiała. Zasypali grób w godzinę. Przez ten czas nie odezwał się ani słowem.